Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji wyraża głębokie zaniepokojenie planami zarządu Agory, który chce Gazetę Wyborczą podporządkować redakcyjnie i organizacyjnie portalowi Gazeta.pl. Działania takie naruszają niezależność Gazety Wyborczej i mogą podważyć jej wiarygodność, czyli najcenniejszą wartość, jaką posiadać może wolne medium. Gazeta Wyborcza powstała w historycznym dla Polski momencie i odegrała w budowaniu polskiej demokracji niezwykle ważną, kluczową rolę. Dziś marka Wyborczej to nie tylko ikona, nie tylko symbol walki o demokrację. Dziś znów jej misja i niezłomna walka o wolny dostęp obywateli do pełnych i prawdziwych informacji są Polsce konieczne. Wyrażamy pełną solidarność z legendarnym redaktorem Adamem Michnikiem, redaktorami i dziennikarzami Wyborczej w obronie jej niezależności. Stajemy murem za Wyborczą. Apelujemy do zarządu Agory. Pozostawcie Wyborczą medium wolnym i niezależnym. Pozostawcie jej dziennikarzy i redaktorów na straży polskiej demokracji. Murem za Wyborczą!